Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś pod lupę bierzemy kolejną markę kosmetyczną, tym razem kosmetyki produkcji niemieckiej, a będzie to Gararufa Cosmetics. Założę się, że wiele osób kompletnie nie słyszało o tej marce i dobrze, bo właśnie dzisiaj Wam ją przedstawię. Dlaczego Gararufa Cosmetics? Zwróćcie uwagę na te pierwsze dwa człony, ten pierwszy człon nazwy marki kosmetycznej Gararufa. Pewnie część z Was sobie pomyśli, co to takiego jest, ale też część z Was doskonale będzie wiedziała już, o co chodzi, a mianowicie o rybki Gararufa i od nich właśnie zaczniemy. Tak się dobrze składa, że ja o rybkach Gararufa słyszałam już jakiś czas temu, a dokładnie o zabiegach z wykorzystaniem rybek Gararufa, a o zabiegach na nasze stopy. I tutaj pewnie coś Wam zacznie świtać w głowie, takie można by powiedzieć szklane akwaria, może bardziej takie miedniki, miedniczki też wypełnione wodą, a w nich w środku pływające rybki, które po włożeniu naszych stóp właśnie do tej wody zjadały nam martwy naskórek, a my mogłyśmy się cieszyć pięknie wypielęgnowanymi stopami. O tych zabiegach jakiś czas temu było dosyć głośno. No i właśnie, dlaczego te rybki, słuchajcie? Bo te rybki właśnie, rybki Gararufa, to są specyficzne rybki, które, uwaga, wykształciły sobie pewną taką możliwość, pewny sposób przeżycia tak naprawdę, związany z tym, w jakich wodach je znajdujemy, gdzie one tak naprawdę żyją. No i te rybki nie posiadają zębów, ale swoimi pyszczkami, moi drodzy, delikatnie nas łaskoczą, a przy okazji wysysają, tak jakby zjadają ten nasz martwy naskórek. To, co jest bardzo ciekawe, to właśnie enzym, który wykryto w ślinie tych rybek, a dokładnie ditranol, tak on się powiedzmy fachowo nazywa, i to właśnie ten enzym powoduje, że mamy przyspieszone odnowienie i regenerację naskórka, dodatkowo działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i przeciwłojotokowe, a enzym jest stosowany w łagodzeniu alergii przy chorobach skóry jak łuszczyca, AZS czy egzema. I to, co jest bardzo ciekawe, to ten enzym oczywiście nie wywołuje alergii skórnych, wręcz przeciwnie. Tak jak Wam wspomniałam wcześniej, odnawia, regeneruje naskórek. No i właśnie marka Gararufa Cosmetics postanowiła laboratoryjnie odtworzyć tę możliwość, którą daje nam enzym ze śliny rybek Gararufa, i na bazie jego działania stworzyła formuły kosmetyków, o których dzisiaj właśnie rozmawiamy. To, co jest również bardzo ciekawe przy okazji właśnie kosmetyków marki, to to, że oprócz tych formuł preparatów stworzonych na bazie enzymu z rybek Gararufa, marka wykorzystała również w składach sól z Morza Martwego i jej fantastyczne działanie na naszą skórę. A jak wiecie, sól z Morza Martwego posiada ogromną ilość minerałów i nie tylko, które fantastycznie wpływają na naszą skórę. Ja zresztą o solach już Wam też opowiadałam odrobinę przy okazji innych moich filmików i wspominałam Wam o tym, że jak byłam w Izraelu, to korzystałam z kosmetyków, które bazują również na solach z Morza Martwego i moja skóra po nich była naprawdę w rewelacyjnym stanie. Co nam daje zastosowanie między innymi właśnie tych soli z Morza Martwego? Moi drodzy, jeśli już wiecie albo i nie, to sól z Morza Martwego posiada fantastyczne właściwości, między innymi odżywiające i oczyszczające naszą skórę. Działa antyseptycznie, przeciwtrądzikowo, jest wykorzystywana w leczeniu łuszczycy, egzemy, reakcji alergicznych. Co więcej, zapobiega wysuszeniu skóry i przyczynia się do jej regeneracji, a minerały zawarte w soli z Morza Martwego wykazują działanie hipoalergiczne, łagodzą podrażnienia czy różnego rodzaju stany zapalne na naszej skórze. Dlatego też sól z Morza Martwego ma fantastyczne, jeszcze raz to powtórzę, działanie na naszą skórę. No i zwróćcie uwagę, marka Gararufa Cosmetics wykorzystała w swoich kosmetykach nie tylko właśnie ten enzym z rybek Gararufa, ale również wykorzystała sól z Morza Martwego, żeby stworzyć dla nas bardzo ciekawe, kompleksowe kosmetyki. Takie, które będą działały między innymi na problemy skórne, czyli właśnie łuszczyca, egzema, AZS, ale również będą idealne dla osób posiadających skórę wrażliwą, podrażnioną, dla osób, które zmagają się z przesuszeniem, z takim intensywnym przesuszeniem skóry,
będą potrzebowały regeneracji, odżywienia naskórka. I takie właśnie są te kosmetyki. Zapytacie mnie na pewno, gdzie można dostać, gdzie można kupić kosmetyki marki Gararufa Cosmetics. Otóż one są dostępne na polskiej stronie marki. Bezpośrednio jak wejdziecie sobie na stronę, macie wykaz wszystkich kosmetyków, bardzo fajnie opisanych. Dodatkowo pod każdym kosmetykiem znajdziecie skład, pełne składy IMSI, więc możecie też się z nimi zapoznać. I to, co również mi się bardzo spodobało, to oprócz tradycyjnych pojemności i cen tych kosmetyków, znajdziemy również mini produkty, wiadomo, w adekwatnej do nich cenie, dzięki czemu możemy sobie przed zakupem pełnowartościowego opakowania sprawdzić taki kosmetyk, zamówić sobie właśnie miniaturkę, mini opakowanie i na sobie go przetestować. Co dam więcej, na stronie internetowej marki Gararufa Cosmetics, tej polskiej stronie, są dostępne również badania, z którymi proponuję Wam się zapoznać, bo tam możecie zobaczyć zastosowanie tych kosmetyków w badaniach dermatologicznych, alergicznych, sprawdzenie jak one działają, jak te kosmetyki zachowywały się u osób właśnie z problemami skórnymi. Jeśli chodzi o samą ofertę marki Gararufa Cosmetics, to nie znajdziecie tam nie wiadomo jak wielu kosmetyków, natomiast są takie, powiedziałabym, podstawowe preparaty. Mamy m.in. żel do mycia naszego ciała, mamy balsam do ciała, mamy szampon do mycia włosów i skóry głowy, mamy krem do stóp, krem do rąk i krem do twarzy, czyli tak naprawdę 6 produktów, które będą odpowiednio dopasowane do potrzeb naszej skóry. Zwróćcie uwagę, że opakowania tych kosmetyków mają naprawdę prostą szatę graficzną. Mamy białe opakowania z niebieskimi elementami, do tego charakterystyczne logo właśnie z rybkami Gararufa, standardowe pojemności, opakowania są wygodne w użyciu, są higieniczne. Oczywiście wszystkie te kosmetyki u siebie przetestowałam, testuję już od jakiegoś czasu. Zaraz Wam je przedstawię dokładnie kosmetyk po kosmetyku i zapoznacie się ze składami. Lecimy dalej i teraz przechodzimy do kolejnej części dzisiejszego filmu, czyli opowiem Wam troszeczkę o samych kosmetykach i przedstawię Wam, co mają w składach. Zaczniemy może od żelu oczyszczającego, myjącego do naszego ciała. Tutaj mamy oczywiście standardową pojemność 250 ml, na opakowaniu informacje o tym, że przydatność 12 miesięcy. Jak wygląda sama konsystencja? Jest ona bardzo przyjemna, nie jest zbyt lekka, nie jest zbyt gęsta, taka powiedziałabym średnia, bardzo fajnie, delikatnie się pieni, absolutnie ten żel nie podrażnia naszej skóry i też jej nie przesusza, co jest bardzo ważne, zwłaszcza teraz, kiedy mamy na przykład taką pogodę, jaką mamy za oknem, bardziej przesuszone powietrze w naszych mieszkaniach, podkręcone kaloryfery, potrzebny nam jest taki żel, który fajnie będzie się sprawdzał oczyszczająco dla naszej skóry, ale właśnie też jej nie przesuszał i ten żel taki jest. Bardzo delikatnie pachnie, ten zapach oczywiście nie utrzymuje się jakoś długo pod prysznicem, więc to też jest taka opcja dla osób, które nie lubią intensywnych zapachów. Moim zdaniem nada się do każdego typu skóry, czyli skór suchych, normalnych, takich przesuszonych, łuszczących się, skór alergicznych, podrażnionych, dla osób z problemem właśnie łuszczycy, AZS, egzemy. To jest naprawdę bardzo fajny, kompleksowy preparat. Co znajdziemy w jego składzie? I tutaj, moi drodzy, mamy oczywiście sól morską, mamy betainę, mamy substancje myjące, czyli te detergenty, mamy łagodzący pantenol, glicerynę, mamy ferment z alg laminaria, no i oczywiście związki zapachowe i różnego rodzaju substancje, które będą tworzyły nam formułę tego oto kosmetyku. Naprawdę bardzo dobry, polecam, jeśli szukacie czegoś, co nie będzie przesuszało Waszej skóry, będzie ją oczyszczało, pielęgnowało, nie będzie podrażniał, będzie miał bardzo delikatny zapach, to będzie kosmetyk w sam raz dla Was. Teraz przejdziemy do następnego, już drugiego kosmetyku, który również będzie oczyszczał, ale będzie to szampon, taki delikatny szampon do włosów i do skóry głowy. Marka zaznacza, że jest to delikatny szampon i rzeczywiście taki jest w składzie, ale też w swojej formule. Jest oczywiście bezbarwny, pachnie bardzo podobnie jak żel pod prysznic, bardzo delikatnie ten zapach nie utrzymuje się we włosach, też przyjemnie się pieni. To oczywiście nie jest produkt naturalny, ale moi drodzy,
Ma bardzo fajny skład i dodam jeszcze, że on będzie łagodził skórę naszej głowy, ładnie ją delikatnie oczyszczał, jak również włosy. Jak wiecie, ja jestem osobą, która używa dosyć sporą ilość lakieru do włosów i potrzebuję takiego preparatu, który będzie dobrze te włosy oczyszczał, ale równocześnie będzie delikatny dla skóry głowy. Ten szampon rzeczywiście taki jest. Ja nie mam po nim żadnego problemu z takim, powiedziałabym, swędzeniem tej skóry głowy. Raczej bym powiedziała, że skóra jest bardzo ładnie ukojona. Jest to taka przyjemna w dotyku, a włosy są rewelacyjnie oczyszczone. Ja posiadam włosy przetłuszczające się, więc już tak mniej więcej na następny dzień odmycia tutaj przy skórze głowy te moje włosy już zaczynają się mocno przetłuszczać, więc ten szampon totalnie sobie z nimi radzi. Nie powoduje też czegoś takiego, że nie możecie włosów rozczesać, że robią wam się jakieś kołtuny. Ja tego nie znoszę w szamponach i mogłabym spokojnie powiedzieć, że ten szampon można nawet stosować bez odżywki, słuchajcie. Co prawda ja zawsze muszę nałożyć odżywkę na moje włosy, na końcówki włosów, ale jeśli jesteście takimi osobami, które tej odżywki nie stosują, a poszukują preparatu, który będzie ładnie włosy oczyszczał, dbał o nie, sprawiał, że będą się dobrze rozczesywały, że skóra głowy też będzie zadbana, to ten szampon zdecydowanie taki będzie. Myślę, że to też jest bardzo fajna opcja dla mężczyzn, którzy nie muszą nakładać odżywek na włosy, a też potrzebują łagodnego preparatu oczyszczającego, który też będzie fajnie te włosy właśnie oczyszczał, na przykład z żelu różnego rodzaju preparatów do stylizacji, a przy okazji oczyszczał również skórę głowy. No i teraz zwróćcie uwagę, co mamy w składzie tego preparatu. I tutaj znajdziemy znowu sól morską, mamy betainę, mamy oczywiście detergenty, znowu mamy ferment z alg laminaria, mamy łagodzący pantenol i glicerynę i uwaga, mamy tutaj w składzie piroktan olaminy. To jest substancja, która ma działanie przeciwzapalne i hamujące łupież. No i oczywiście związki zapachowe i substancje tworzące formułę kosmetyku. Także widzicie, marka dodatkowo wzbogaciła szampon jeszcze jedną substancją, która będzie sprawiała, że ta nasza skóra głowy będzie w odpowiednim stanie. Kosmetyki oczyszczające mamy już za sobą, to teraz przechodzimy do kosmetyków pielęgnujących i zostańmy jeszcze na chwilę przy ciele, a mianowicie przedstawiam wam balsam lotion, taki body lotion do pielęgnacji skóry na naszym ciele. I to jest preparat, który już będzie miał, który już ma białą konsystencję, ale bardzo lekką. Ja bym powiedziała, że ta konsystencja przypomina trochę mleczko, takie do ciała. Bardzo przyjemnie się rozprowadza na skórze, nie tworzy absolutnie żadnych smug. Szybko też się wchłania, przez co może być stosowany na przykład w porannej pielęgnacji, a kiedy szybko bierzecie prysznic, musicie nawilżyć wasze ciało i też szybko się ubrać, więc ten preparat bardzo dobrze się sprawdzi. On też nie pozostawia na skórze żadnej tłustej warstwy, więc nie musicie się obawiać o zakładanie ubrań czy właśnie pobrudzenie tych waszych ubrań, ale też fajnie sprawdza się w wieczornej pielęgnacji i myślę, że to będzie też dobre rozwiązanie w okresie wiosenno-letnim, zwłaszcza w takim okresie. Co jeszcze? Ma przyjemny, delikatny zapach, który też szybko ulatnia się ze skóry, ale moi drodzy, to co ten balsam robi na skórze, to jest nieprawdopodobne. Momentalnie ją nawilża. Mimo tego, że jest lekka formuła, naprawdę bardzo lekka formuła i też szybko się wchłania. Momentalnie skórę nawilża, ona staje się taka miękka, gładka i przyjemna w dotyku. I to nawilżenie też długo się utrzymuje na tej skórze. Ja testowałam sobie ten balsam w porannej pielęgnacji i wieczornej pielęgnacji, żeby zobaczyć, jak moja skóra będzie zachowywała się w ciągu dnia, wieczorem po zdjęciu ubrań, czy też na przykład po wieczornej kąpieli na noc, jak będzie zachowywała się skóra rano, czy dalej będzie nawilżona. I tak rzeczywiście jest. Poza tym powiem wam jeszcze pewną ciekawostkę, zwłaszcza dla pań. Słuchajcie, my niestety kobiety musimy sobie golić niektóre miejsca na naszym ciele i też zdarza się, że czasami kiedy golimy sobie miejsca intymne, może pojawić się jakieś podrażnienie. Oczywiście pamiętajcie, moje drogie panie, że w miejscach intymnych również peelingujemy naszą skórę i również musimy ją nawilżać. I ja przetestowałam. Tak się akurat, słuchajcie, złożyło, że u mnie pojawiło się takie niewielkie podrażnienie właśnie w tej okolicy intymnej i ja zastosowałam sobie później balsam.
ten właśnie balsam. Jakie było moje zdziwienie, kiedy ta skóra momentalnie została ukojona, a to lekkie zaczerwienienie, które się pojawiło w tej okolicy, też bardzo szybko zniknęło. I myślę, że jest to bardzo duża zasługa, między innymi właśnie zawartych w balsamie tych soli z Morza Martwego i innych substancji, które tutaj się znajdują, ale bardzo mi się to spodobało. Czyli to ukojenie skóry, to nawilżenie skóry, to złagodzenie podrażnienia. I tu znowu mogę spokojnie powiedzieć, że jest to preparat, który sprawdzi się u osób ze skórą mocno przesuszoną, odwodnioną, suchą, normalną, ale również u osób, które właśnie posiadają problem z łuszczycą, z egzemą, z AZS, z takim podrażnieniem skóry, kiedy skóra jest wrażliwa. Fantastyczny produkt. I uwaga, co tutaj znowu mamy w składzie? W składzie tego balsamu znajdziemy oczywiście nawilżające i ochronne emolienty, mamy glicerynę, mamy właśnie tę sól morską, mamy olej makadamia, mamy betainę. Owszem, jest też ciekła parafina, mamy pantenol, witaminę E, alantoinę, lecytynę, no i właśnie mamy peptyd, który będzie reaktywował naturalny proces złuszczania, przyspieszał proces odnowy komórkowej. Mamy jeszcze trzy kosmetyki do omówienia, więc raz, dwa, coś co jest moim hitem, w ogóle hitem jeśli chodzi o tę markę, a mianowicie krem do stóp. Ten krem ma już zupełnie inną konsystencję niż balsam. Ona jest taka gęsta, fajna, treściwa. Oczywiście to nie jest konsystencja masła. To nie jest też konsystencja taka, powiedziałabym, bardzo tłusta. Nie, moi drodzy. To jest treściwa, przyjemna konsystencja, którą bardzo fajnie rozprowadza się na skórze i ona też nie pozostawia takiej tłustej, nieprzyjemnej warstwy. Ja się w tym kremie zakochałam, bo do tej pory testowałam różnego rodzaju kremy pielęgnujące do stóp, ale powiem wam, że ten naprawdę robi coś niesamowitego. Zwłaszcza teraz, kiedy widzę, że nosząc skarpetki na przykład czy rajstopy, moja skóra na stopach jest zdecydowanie bardziej przesuszona, a zwłaszcza na piętach. I smarując sobie tym kremem pięty, całe stopy, nakładając czasami taką grubszą warstwę, na przykład wieczorem i skarpetki, zauważyłam ogromną poprawę jakości skóry na moich stopach, zwłaszcza, słuchajcie, na tych piętach. One są naprawdę takie przyjemne, nie są takie przesuszone, nie widać tego łuszczącego się naskórka. Czasami na piętach widzimy takie białe obwódki, czyli właśnie tą łuszczącą się skórę. Absolutnie czegoś takiego nie ma. Krem pachnie podobnie jak cała linia zapachowa. Myślę, że cała w ogóle linia tych kosmetyków ma taki bardzo zbliżony aromat, przyjemny, delikatny, ale ja ten krem uwielbiam. Nakładam sobie czasami większą, taką grubszą warstwę tego kremu wieczornej pielęgnacji, skarpetki takie grubsze, idę spać, no rano skóra wygląda po prostu przepięknie, słuchajcie. Co mamy w składzie tego kremu? Tutaj znajdziemy glicerynę, emolienty i sól morską znowu, ale mamy z kolei olej jojoba. Jest betaina, jest łagodzący pantenol, znowu mamy lecytynę, znowu mamy peptyd, o którym wam wcześniej wspominałam przy okazji balsamu, zapachy, no i oczywiście składniki tworzące formułę. Bardzo wam polecam ten kosmetyk. Mamy tutaj całkiem dużą pojemność, bo jest to 100 ml, więc też on nam spokojnie starczy na dłuższy czas, no chyba, że będziecie stosować go właśnie jako taką maskę kurację wieczornej pielęgnacji. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie latem. Ale teraz, zwłaszcza zimą i wiosną, warto zadbać o nasze stopy, żeby były one właśnie w dobrym stanie, kiedy zaczniemy je odkrywać i pokazywać, czyli już w okresie letnim. Jeśli wy borykacie się z takim problemem mocno przesuszonych stóp, takich łuszczących się, twardych momentami, tam gdzie tworzą wam się modzele na stopach, gdzie widzicie, że no, ta skóra nie wygląda dobrze, to ten krem będzie dla was genialny. Wspomniałam o stopach, to teraz muszę wspomnieć o dłoniach. I powiem wam, że już prawie dochodzę do końca tubki i będę musiała ją w końcu rozciąć i powygrzebywać sobie tam ten krem z tubki, bo bardzo dobrze się u mnie sprawdza. Ja w ogóle zrobię wam taką aktualizację, jeśli chodzi o kremy do pielęgnacji dłoni, bo już był taki film na moim kanale i myślę, że ten też się tam znajdzie na liście, bo jest naprawdę ciekawy. Na co ja zwracam uwagę, jeśli chodzi o krem do rąk? Przede wszystkim jako osoba prowadząca samochód nie lubię mieć tłustych dłoni, ale zawsze przed wyjściem z domu muszę je nasmarować kremem. Więc potrzebuję takiego kremu, który będzie intensywnie nawilżał, szybko się wchłaniał i absolutnie nie pozostawiał tłustej warstwy na moich dłoniach. Ten właśnie taki jest.
Sprawdza się świetnie. Ja w moim domu mam kremy w różnych miejscach. Zawsze też po myciu dłoni nakładam krem i niestety nie myję naczyń w rękawiczkach, więc muszę mieć też krem, który zastosuję po takim myciu naczyń. A jak wiecie, te wszystkie detergenty myjące naczynia i nie tylko, no wysuszają dodatkowo na naszą skórę. A wieczorami z kolei lubię sobie nałożyć większą warstwę, taką grubszą warstwę, podobnie jak w przypadku stóp, na dłonie i zrobić sobie taką kurację, która dodatkowo też intensywniej nawilży moje dłonie. Bardzo polubiłam ten krem. Ma fajny skład i fajną konsystencję. Ona nie jest tak treściwa jak w przypadku kremu do stóp. Raczej bym powiedziała, że jest nieco gęstsza niż balsam, ten lotion do ciała. Szybko się wchłania, daje momentalnie takie ukojenie i nawilżenie skóry. Ja też wmasowuję sobie krem w tutaj wały okołopaznokciowe, żeby zadbać o skórki tutaj wokół paznokci. I też zauważyłam bardzo dużą poprawę właśnie w jakości tych skórek wokół paznokci, stosując ten krem. Ma ciekawy skład i moim zdaniem to będzie też taki preparat, który sprawdzi się w przypadku każdego typu skóry naszych dłoni, czyli dla osób posiadających skórę suchą, mocno przesuszoną, normalną, dla osób, które właśnie szukają lekkich konsystencji, nie tłustych, ale intensywnie nawilżających, dla osób, które mają problem z podrażnieniami, dla osób, które teraz w zimowej pielęgnacji szukają fajnych preparatów właśnie takich emolientowych, ochronnych i nie tylko, to będzie bardzo fajny krem. Zwróćcie uwagę na to, co mamy w składzie. Nie jest tego jakoś specjalnie dużo, bo mamy glicerynę, mamy emolienty, mamy znowu sól morską, olej rzeżowa, betainę, łagodzący pantenol, zapachy, peptyd, znowu ten bardzo ważny dla nas, i mamy lecytynę. Także widzicie, i oczywiście substancje, które tworzą formułę tego kremu. Także jest naprawdę bardzo dobry, można go stosować codziennie i też przy okazji chciałam zwrócić uwagę, że mamy tutaj miękką tubkę, więc też bez problemu ten krem wydostaje się z opakowania, 75 ml, 12 miesięcy przydatności od otwarcia, spokojnie Wam starczy. Ja myślę, że tak na kilka miesięcy, no chyba że będziecie go intensywnie używać właśnie na przykład jako taką maseczkę wieczornej pielęgnacji przed pójściem spać, czy też grubszą warstwę jego nakładać, no to wiadomo, krem zdecydowanie szybciej Wam się skończy, ale bardzo, bardzo fajny preparat i też myślę, że gdybym dzisiaj miała, jeszcze co prawda muszę Wam pokazać krem do twarzy, ale gdybym miała dzisiaj wybrać takie trzy naj, albo w sumie dwa nawet naj kosmetyki, jeśli chodzi o markę Gara Rufa Cosmetics, to wybrałabym na pewno krem do rąk i krem do stóp. Następnie byłby krem do twarzy, a później po kolei te wszystkie inne kosmetyki. Więc jeśli, albo dobra, jeszcze zrobimy sobie podsumowanie, omówmy sobie teraz krem do twarzy. Moi drodzy, opakowanie z pompką, pojemność 50 ml, bardzo higieniczne, bardzo fajny system wyciskania, dozowania. Nie mam tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń. Formuła kremu jest przyjemna, nie jest gęsta, powiedziałabym lekko tłusta, ale nie pozostawia na skórze tłustej warstwy. Bardzo dobrze pracuje na skórze podczas jej rozprowadzania i też momentalnie się wchłania, przez co ten preparat spokojnie możecie stosować pod makijaż. To jest kosmetyk, który będzie sprawdzał się w porannej i wieczornej pielęgnacji i też myślę, że tak naprawdę do każdego typu skóry. Jeśli macie skórę suchą, odwodnioną, przesuszoną, dojrzałą, naczynkową, naprawdę bardzo fajnie się sprawdzi. Do skóry wrażliwej również ze względu na swój skład. Do skór problematycznych również. Ja posiadam skórę mieszaną i u mnie fantastycznie się sprawdza, absolutnie nie ma mowy o jakimś podrażnieniu, jakichś wypryskach, zaskórnikach itd. Uważam również, że to jest świetny krem w takiej zimowej pielęgnacji. Może nie tyle krem ochronny, ile taki krem regenerujący, nawilżający, odbudowujący. Fajnie sprawdzi się na przykład w wieczornej pielęgnacji na serum i przetestowałam z różnymi preparatami, też bardzo fajnie się sprawdza.
Ja powiem Wam szczerze, że zdecydowanie bardziej chyba wolę go właśnie w wieczornej pielęgnacji niż w porannej pielęgnacji, dlatego że nakładam go sobie troszeczkę grubszą warstwą i rano widzę, że ta skóra wygląda bardzo ładnie, jest zregenerowana, ukojona. Nie mam o jakimś podrażnieniu, nie łzawią mi oczy po nałożeniu tego kosmetyku, nie ma jakiegoś ściągnięcia. Ten efekt nawilżenia utrzymuje się bardzo długo. Co mamy w składzie? I tutaj znowu zaczynamy od emolientów, których jest dosyć spora ilość. Mamy również olej z awokado, który bardzo fajnie sprawdza się m.in. w zimowej pielęgnacji. Glicerynę, sól morską. Mamy ferment z alg laminaria. Mamy betainę, pantenol, witaminę E. No i właśnie związki zapachowe czy substancje tworzące formułę. Czyli widzicie, nie jest to jakiś skomplikowany skład, jeśli chodzi o krem, ale jest to taki krem, który można by było powiedzieć, że mógłby być bazą w pielęgnacji, takiej całorocznej. Krem, który będzie koił, łagodził, który będzie nawilżał i regenerował, który będzie dawał taki efekt właśnie przyjemnej, gładkiej skóry. Dzięki temu, że będzie nawilżać naszą skórę, będzie minimalizował zmarszczki powstające z przesuszenia. Przez dużą ilość emolientów będzie też sprawiał, że ta skóra nie będzie się zbyt szybko przesuszała. Mamy tutaj ten ferment z alg. Betainę, słuchajcie, witaminę E, która jak wiecie no jest fantastyczna w pielęgnacji. Także też godne zaufania. No dobrze, to teraz takie szybkie podsumowanie, jeśli chodzi o kosmetyki Gara Rufa Cosmetics. Bardzo fajne formuły, nieskomplikowane, proste, powiedziałabym dermokosmetyki, tworzone na bazie fantastycznych substancji, między innymi właśnie ta baza, ten enzym z tych rybek Gara Rufa, czy między innymi właśnie sól morska, te minerały i to, co nam daje. Mamy emolienty, mamy substancje łagodzące, substancje nawilżające, wzmacniające, regenerujące, fantastyczne preparaty dla skór, tak naprawdę każdego typu skóry. Dla osób, które borykają się z problemami takiego przesuszenia, łuszczenia naszej skóry. Dla osób, które mają skórę wrażliwą i podrażnioną. Dla tych, którzy potrzebują nawilżenia. Świetne, świetne preparaty, które również tutaj powiem Wam, że sprawdzą się nie tylko w przypadku skór takich u kobiet, ale myślę, że również u panów i powinny ich zainteresować. Panowie najczęściej nie lubią intensywnych zapachów w kosmetykach, nie lubią też takich ciężkich, tłustych formuł i te preparaty takie są, więc można by powiedzieć, że są to kosmetyki tak naprawdę dla każdego. Fajnie skomponowane, bardzo przyjemne w użyciu, ładnie się rozprowadzają na skórze, bardzo ładnie na niej pracują, dają szybkie efekty, godne zaufania i polecenia. Także moi drodzy, dzisiaj wzięliśmy pod lupę kolejną kosmetyczną markę, która jest czymś nowym na naszym rynku, ma fajne, ciekawe substancje aktywne, bardzo fajne działanie i myślę, że warto się nią zainteresować. Moi drodzy, i tym akcentem kończę dzisiejszy film. Oczywiście przypominam Wam, że linki do produktów, o których wspominałam, zostawiam Wam jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu. Jestem ciekawa, czy kosmetyki Was zaintrygowały, zainteresowały, a może już je znacie. Dajcie znać koniecznie w komentarzach do dzisiejszego filmu, a my widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko, buziaki, pa!